Witajcie w Hogwarcie. Witam Was po raz ostatni. Dzisiaj nasi bohaterowie zabiorą Was do świata magii poprzez czytanie fragmentów książek o Harrym Potterze. Aby nie przedłużać, zapraszam Was serdecznie. Spojrzenie, które mu rzucił Hagrid, odebrałoby odwagę dzielniejszemu od Vernona, a kiedy olbrzym przemówił, każda sylaba drgała wściekłym gniewem. Nie powiedziałeś mu? Nie powiedziałeś mu, co było w liście, który przy nim zostawił Dumbledore? Ja tam byłem, widziałem, jak Dumbledore go zostawił, a ty ukrywałeś to przed nim przez tyle lat. Co przede mną ukrywał? Zapytał żywo Harry. Stop, zabraniam ci, ryknął przerażony wuj Vernon. Ciotka Petunia dyszała głośno ze strachu. Ach, wypchajcie się, mugole, powiedział Hagrid. Harry, jesteś czarodziejem. W izbie zapadło milczenie. Słuchać było tylko morze i świst wiatru. Czym jestem? Wydyszał Harry. Czarodziejem, ma się rozumieć, odpowiedział Hagrid, siadając z powrotem na kanapie, która jęknęła i zapadła się jeszcze niżej. Powiedziałbym diabelsko dobrym. Trzeba cię tylko trochę wyszkolić. Ani niby czym miałbyś być, mając takich starych? Uważam, że już najwyższy czas, żebyś przeczytał ten list. Szanowny panie Potter, mam przyjemność poinformowania pana, że został pan przyjęty do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Dołączamy list niezbędnych książek i wyposażenia. Cześć, mruknęła Luna, odchodząc od tablicy, zerkając na niego. Co się stało, że nie jesteś nauczycielem? Albo straciłam prawie wszystko, co miałam, odpowiedziała pogodnie Luna. Pozabierali mi rzeczy i gdzieś pochowali. Ale to ostatni wieczór i muszę je odzyskać, więc rozwieszę ogłoszenia. Machnęła ręką w stronę tablicy, do której przypięła listę brakujących książek i ubrań z prośbą o ich zwrot. W Harrym obudziło się jakieś dziwne uczucie, zupełnie różne od gniewu i rozpaczy, które go przypełniały od śmierci Syriusza. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że zrobiło mu się jej żal. Dlaczego pochowali twoje rzeczy? Zapytał, marszcząc brwi. Och, cóż, wzruszyła ramionami. No wiesz, chyba uważają mnie za dziwaczkę. Niektórzy nazywają mnie pomyluną Lovegood. Harry spojrzał na nią i dotkliwie odczuł to coś nowego. Współczucie. To nie był powód, by zabierali ci rzeczy, powiedział sucho. Chcesz, żebym ci pomógł je odnaleźć? Och nie, odpowiedziała, uśmiechając się do niego. W końcu mi oddadzą, zawsze tak jest. Tylko, że chciałam się już dziś spakować. Ale dlaczego ty nie jesteś nauczycielem? Harry wzruszył ramionami. Po prostu nie miałem ochoty. No tak, powiedziała Luna, przyglądając mu się swoimi dziwnymi, tajemniczymi, wyłupiastymi oczami. Chyba to rozumiem. Ten mężczyzna, którego zabili śmierciożercy, był twoim ojcem chrzestnym, prawda? Ginny mi powiedziała. Harry kiwnął głową, ale z nieznanych sobie powodów stwierdził nagle, że wcale mu nie przeszkadza to, że Luna mówi o Syriuszu. Przypomniał sobie, że i ona widzi te strale. Czy ty, zaczął, to znaczy kto? Czy umarł ci ktoś bliski? Tak, moja matka. Wiesz, była naprawdę niezwykłą czarownicą, ale lubiła eksperymentować i nie wyszło jej jedno z zaklęć. Miałam wtedy 9 lat. Przykro mi, wymamrotał Harry. Tak, to było straszne, przyznała dość obojętnie Luna. Od czasu do czasu wciąż mi jest smutno z tego powodu, ale nadal mam tatę. No i nie jest tak, że już nigdy jej nie zobaczą, prawda? A nie jest tak? Wybąknął niepewnie Harry. Potrząsnęła stanowczo głową. Och, daj spokój, przecież ich słyszałeś tam, za zasłoną. Myślisz o... No, w tej sali z kamiennym łukiem. Ich tylko nie było widać, ale ich słyszałeś. Popatrzyli na siebie. Luna uśmiechała się lekko. Harry nie wiedział, co powiedzieć, co myśleć. Luna wierzyła w tak dziwaczne rzeczy, ale przecież on też słyszał jakieś głosy za tą kurtyną. Musisz zrozumieć, Harry, że ty i Lord Voldemort dotarliście razem do tych rejonów magii, których nikt przed wami nie poznał. Ale myślę, że wiem, co się wówczas wydarzyło.
Choć o czymś takim nikt nigdy nie słyszał i chyba żaden wytwórca różdżek nie mógł tego przewidzieć, a więc i powiedzieć Voldemortowi. Sam o tym nie wiedząc, Lord Voldemort wzmocnił łączące was więzi, kiedy odzyskał ciało. Cząstka jego duszy wciąż tkwiła w tobie, a pragnąc odzyskać moc, użył twojej krwi przesyconej czarem ofiary twojej matki. Gdyby wiedział, gdyby rozumiał, jak straszliwą i skuteczną moc ma ta ofiara, prawdopodobnie nie tknąłby twojej krwi. No ale gdyby był w stanie to pojąć, nie byłby Lordem Voldemortem i zapewne nigdy by nikogo nie zamordował. W każdym razie zacieśnił w ten sposób łączące was więzi, sprawiając, że odtąd wasze losy splotły się ze sobą tak, jak jeszcze nigdy nie były ze sobą splecione losy dwóch czarodziejów. I kiedy zaatakował cię różdżką zawierającą ten sam rdzeń, co twoja różdżka, stało się, jak wiesz, coś bardzo dziwnego. Oba rdzenie zareagowały w sposób, którego Lord Voldemort, nie wiedząc, że obie różdżki mają bliźniacze rdzenie, nigdy się nie spodziewał. Tamtej nocy przeraził się bardziej niż ty, Harry. Ty pogodziłeś się z możliwością śmierci, do czego on nigdy nie byłby zdolny. Zwyciężyła twoja odwaga, a twoja różdżka to wykorzystała. Między obiema różdżkami zaszło coś, co było odbiciem owej silnej więzi łączącej ich właścicieli. Sądzę, że tamtej nocy twoja różdżka wchłonęła część właściwości i mocy różdżki Voldemorta, co oznaczało, że zawierała cząstkę samego Voldemorta. Tak więc twoja różdżka rozpoznała go, gdy cię ścigał. Rozpoznała w nim kogoś, kto był jej bliski, a jednocześnie był śmiertelnym wrogiem. I użyła części jego własnej magicznej mocy przeciwko niemu. A była to moc, której różdżka Luciusza nigdy nie doświadczyła. Twoja różdżka zyskała więc nie tylko moc niezwykłej odwagi, jaką okazałeś, ale i magicznej mocy samego Voldemorta. Dziękujemy wam, że byliście z nami przez te 3 odcinki. Mamy nadzieję, że to nasze przypomnienie o Harrym Potterze skłoni was do sięgnięcia po książki lub filmy ponownie. Do zobaczenia w świecie magii. Nox.